chłopów obrzydziła ziemią, tylko że zaprowadziła system podatkowy. Dzięki pamięci Białorusinów, dzięki pamięci władz tutejszych, ten domek został tak naprawdę odnowiony w rocznicy nie było, po prostu odnawiali wszystko i to w planie odnowienia. Mówiłem wam o tej turystyce, która nie miała wielkich osiągłości, czyli Tadeusza Kościuszki. No, chociaż proszę państwa... miał obowiązek troszczyć się o całej rodzinie. To już był święty obowiązek. Od tego zależało wszystko. No, chłopcy po prawą stronę, dziewczyny po lewą. Babcia ze strony dziewczynek z długą, wielką łyżką. Trzas w łeb. Nie leć poprzed baćka do tego. No i proszę państwa, najpiękniej, najważniejszy gość, jak mówiłem, ksiądz. On przyjeżdża do pan Kościuszko i spotyka jego na ganku. Księdza sadzą na miejsce bardzo ważne. I tutaj, proszę państwa, zaczyna się. Rewolucja Francji odbyła się 5 lat do tyłu. Ksiądz przywoży wiadomość, że we Francji rewolucja stała się. Czyli informacja z ust osoby obczytanej, która ma wiedzieć. A taką osobą był ksiądz. No i proszę. Ładne. Wiemy, że to był mały człowiek co do wzrostu, mały fizyczny człowiek. No i tutaj jego portrety. A to, proszę państwa, wszystko, co widzicie tutaj, to reprodukcje z prac Tadeusza Kościuszki. On przecież był w Paryżu i uczęszczał do szkoły malarstwa. No z tego wszystkiego to chyba mnie podoba się ten jego praca. Tak. Proszę państwa, szczęśliwy Adam Mickiewicz, Sabina.
karetę i Kościuszko jeszcze poprosił, żeby wyzwolił jeńcu, który go zgodził, ale wziął z Kościuszki.